Yo, siemanko, witam was w kolejnym odcinku Duda Street TV, pierwszej telewizji tanecznej w Polsce. W tym odcinku dowiecie się tego, co dzieje się tanecznie w pierwszym tygodniu kwietnia. Nie zapomnij o uiszczeniu bardzo wysokiej opłaty w postaci łapki w górę albo łapki w dół. Panie Patryku, proszę sprawdzić, czy ta osoba przed odbiornikiem dała łapkę w górę lub w dół. Nie dała? Okej, no to co? To czekamy. O, dała, dobra. No to lecimy dalej. Pozwólcie, drogie panie i panowie, że zacznę od street dance'u. Pierwszy event odbędzie się w Krakowie. Pokazuję na dół, bo ja jestem na górze, bo jestem w Gdańsku, więc tak mi ten, że na dole jest Kraków, na górze jest Gdańsk. Salt Vibes, 4 kwiecień, jest to event hip-hopowo-popingowy, walki 1 na 1 w obu kategoriach. Ciekawostka, o której warto wspomnieć, to to, że o top 8 przeciwnicy będą wybierać sobie przeciwników. Czyli będzie jawne, z kim chcesz się tłuc, człowieku. Choose your opponent. Tak się nazywa ta formuła. Bardzo fajna dla osób z jajem. Jak ktoś nie ma jaj, to ma problem. Muzyką na evencie i na afterze zajmie się Busy One. Popping posędziuje Alieno. Hip-hop posędziuje Żurek. Kolejny event również odbywa się w Krakowie i również jest to 4 kwiecień. Chciałbym z tego miejsca upomnieć organizatorów. Moim zdaniem nie powinno się robić dwóch dość dużych eventów jednego dnia w jednym mieście. Co prawda Salt Vibes jest eventem streetowym, a kolejny event, o którym zaraz powiem, jest eventem bardziej skupionym na choreografii, co nie wyklucza faktu, że mała część publiki musi dokonać wyboru. Między innymi dlatego też powstał kalendarz wydarzeń tanecznych po to, żeby wszyscy mogli sobie spojrzeć, gdzie jest wolny termin. Natomiast wiadomo, że czasami występują siły wyższe, na które nic nie możemy poradzić, więc I'm just saying, żeby tak nie robić, jak tak można nie zrobić. A więc kolejny event to Help If You Can Tour. Legendarna forma warsztatów charytatywnych z kilkunastoma instruktorami. Cel jest bardzo szczytny. Jest to event poświęcony głównie dla ludzi ze świata choreo, więc jeżeli ciśniesz choreo, to zapraszam Cię do Krakowa, a jeżeli ciśniesz street dance, popping, hip-hop, freestyle, to zapraszam Cię do Krakowa. Kolejny i ostatni event z pierwszego tygodnia kwietnia jest dla nas, dla Duda Street, szczególnie ważny. Nie dlatego, że event jest w Kętrzynie, nie dlatego, że jest dwudniowy, nie dlatego, że są trzy kategorie hip-hop, b-boying i formacje, nie dlatego, że te kategorie są podzielone na kategorie wiekowe, nie dlatego, że jest międzynarodowa obsada zarówno muzyczna, jak i sędziowska i nie dlatego, że są super nagrody rzeczowe, jak i pieniężne, ale dlatego, że to właśnie my, że to właśnie ja, że to właśnie Duda Street TV jest odpowiedzialne za wideorelację tego wydarzenia. Także możecie spodziewać się ogromu materiału w dobrej jakości i widzimy się na miejscu. Break Mania to już 13. edycja tego cudownego wydarzenia. Także zapraszam wszystkich serdecznie i lecimy dalej. W świecie dancehallowym natomiast na horyzoncie w pierwszym tygodniu kwietnia pojawia się tylko jeden event, ale za to jaki wyjątkowy, więc zapraszam serdecznie, a Queen Ting 2020 posędziuje go Dancehall Queen Aga, Dancehall Queen Camila i Kellen. Poprowadzi to Fluffy, natomiast muzyczką zajmie się DJ Humus, czyli obsada jest taka, a kategorie na tym evencie zawsze miażdżą głowę, rozwalają klub i w ogóle szyby z okien, szpagaty z okien, headtopy na oknach. Dancehall Queen wie co robi, wie jak to robić i wie po co to robi. Także jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę show, a Queen Thing, pozdrówki dla Soulfly. To teraz jak na każdą porządną telewizję przystało, czas coś powiedzieć o naszym ulubionym koronawirusie. Bardzo duże poruszenie wywołało to, że Bruce Ikandji musiał odwołać oficjalne finały Jazz Debut we Francji tego roku. Dużo osób pojechało, dużo osób kupiło bilety, dużo osób nie wie czy odzyska pieniądze.
Dużo osób ma ból dupy, dużo osób rozumie, dużo osób nie rozumie. Warto wspomnieć o tym, że odwołany nie został tylko wielki event taneczny, jakim jest Just The Boo. W Polsce, z tego co wiem, już też została podjęta decyzja, aby odwołać co większe wydarzenia. Natomiast jeżeli chodzi o świat taneczny, kolejnym eventem w Europie tuż po Just The Boo jest Summer Dance Forever. A z tego co sprawdziłem, w Holandii są również odwoływane duże eventy, więc spodziewajcie się tego, że Summera również może nie być w tym roku. I co wtedy? No nic, nie będzie Summera. Bez Just The Boo i bez Summera? Jak to? Nie ma Just The Boo, nie ma Summera. Kogo ja zaproszę na warsztaty? Przecież ja nie wiem. Kogo ja będę bajtował? Przecież ja nie wiem. Kończą się wyznaczniki. Oczywiście poza tymi wszystkimi ciemnymi stronami tych dużych eventów, czyli jakieś aspekty polityczne, jakieś różne tam szemrane akcje, o których wszyscy wiemy mniej lub bardziej, i ten, o których powiedziałem przed chwilą, czyli jakieś wyznaczniki, czyli jakieś kopie, których by the way jest ostatnio mnóstwo. To bardzo szkoda tych eventów i bardzo szkoda nie samych eventów, tylko samej kultury, więc mam nadzieję, że ta paranoja i propaganda skończy się jak najszybciej. I tym pozytywnym akcentem zakończę już tą paplaninę o tym, o czym paplają wszyscy, bo nie chcę paplać tak jak wszyscy. Ale, żeby było śmiesznie, jeżeli jesteś aż tutaj, to zostaw w komentarzu lub we wiadomości prywatnej lub gdziekolwiek chcesz hasło KORONA. A więc teraz polecam tylko Tobie kalendarz wydarzeń tanecznych na Dudat Street. Grupy taneczne na Dudat Street. Więcej jamów niż zawodów, miłego dnia i dużo radości. Dziękuję bardzo, mówił dla Was Pilar. Elo. A dzisiejszy odcinek był sponsorowany przez historycznego łabędzia Yerba Mate.